Dzień dobry w moim studiu Sylwester Ziemkiewicz starosta Płocki. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. Panie starosto, na ostatniej sesji Rady Powiatu Płockiego otrzymał pan absolutorium, choć niejednogłośnie. Jak pan ocenia te decyzje radnych? Pani redaktor, to była jedna z dwóch najważniejszych sesji w takim cyklu rocznym funkcjonowania samorządu. Ja zawsze podkreślam, że sesja budżetowa i absolutaryjna to są. Absolutnie dwie najważniejsze sesje, i to właśnie na tej ostatniej sesji radni podsumowali to, co udało nam się zrobić w roku poprzednim. Zarząd i starosta otrzymali absolutorium, otrzymali wotum zaufania. Oczywiście decyzja nie była jednogłośna i ja to szanuję, no bo to jest demokracja, to jest samorząd, każdy ma prawo do wyrażania swojego poglądu, swojego stanowiska. Natomiast nie zgadzam się z takimi aspektami politycznymi, bo tam było też wiele takich aspektów politycznych, które były poruszane w tej ocenie funkcjonowania zarządów za poprzedni rok, ale to też jest moja opinia. Natomiast ja chciałbym podkreślić, że ten rok, który był teraz podsumowywany, czyli rok 2023, był rekordowy, jeżeli chodzi o powiat płocki, pomimo wielu trudności, wielu. Przeciwności, bo ja też to oceniam w takiej dłuższej perspektywie, czyli nawet nie, nie jednego roku, tylko nawet kilku lat, a nawet całej kadencji, a wiemy doskonale, że był to czas i pandemii, zagrożenia wojennego, i jeszcze w naszym samorządzie no, odeszło dwóch liderów, wspaniałe osoby, które budowały ten samorząd, mam tu na myśli świętej pamięci starosta Mariusz Bieniek, jak również wieloletni przewodniczący Rady. Adam Sierocki, to pomimo tego udało nam się bardzo dużo zrobić, a rok 2023 był takim, jakby, no, kulminacją tego wszystkiego i, i myślę, że takim pozytywnym finałem, bo był to rok, tak jak wspomniałem, rekordowy, około 200-milionowy, też rekordowa kwota inwestycji, 40 milionów złotych wydatkowanych tylko na inwestycje w głównej mierze drogowe, czyli dzięki temu wiele ważnych przedsięwzięć takich infrastrukturalnych, drogowych udało się zrealizować w powiecie płockim, w tym dwie strategiczne, takie jak budowa ronda w Białej i budowa drogi Radzanowo, Blifowo, Bulkowo, do tej pory największych inwestycji powiatowych, ale do tego też wiele ważnych projektów społecznych zrobiliśmy, zarówno nakierunkowanych na osoby potrzebujące, bo to przecież w poprzednim roku otworzyliśmy pierwsze hospicjum w powiecie płockim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli takie hospicjum, o, o które no, zabiegaliśmy od lat. Nasz samorząd o to bardzo długo walczył, zabiegał, pracował nad tym, udało się i, i takie hospicjum już funkcjonuje. Jak również uruchomiliśmy Akademię Piłki Ręcznej w powiecie płockim. Pierwsze stypendia Fundacji imienia Mariusza Bieńka. To też myślę, że bardzo ważne aspekty takie społeczne Funkcjonowania naszego samorządu powiatowego w poprzednim roku i jeszcze wiele, wiele innych ważnych działań udało nam się zrealizować. Także podsumowując, w mojej ocenie był to rok rekordowy, bardzo pozytywny, i dlatego cieszy mnie, że tak globalnie to spotkało się to z pozytywną oceną Rady Powiatu. To podsumowanie tego poprzedniego. Roku, w ramach którego no, naprawdę bardzo dużo ważnych przedsięwzięć udało się zrealizować dla mieszkańców. Mhm. Zupełnie niedawno, bo 2 lipca, spotkało się Pan wraz z innymi starostami powiatów, województwa mazowieckiego, właśnie z wojewodą mazowieckim. Wiem, że rozmawialiście o bezpieczeństwie, ochronie ludności. A czego dokładnie, konkretnie dotyczyła ta rozmowa? Panie redaktor, no właśnie, Myślę, że rozpoczął się ten taki proces, o którym ja wielokrotnie mówiłem, podkreślałem to, że to będzie jedno z największych wyzwań dla samorządów, ale też i dla, dla rządu w najbliższym czasie, czyli przygotowanie naszych społeczności lokalnych do zagrożenia, takiego, o którym nie myśleliśmy przez ostatnie lata, a które się pojawia coraz częściej i wiemy, że gdzieś to może nastąpić. A ja mam tu na myśli zagrożenie wojenne i o tym trzeba też jasno. Jasno mówić, i między innymi tego dotyczyło spotkanie Pana Wojewody ze starostami z terenu całego Województwa Mazowieckiego. Rozmawialiśmy oczywiście też o tych innych ważnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, bo to jest taki duży można powiedzieć, obszar naszej współpracy i ja na przykład to też miałem okazję ostatnio podkreślić i często to powtarzam, że zawsze będę dziękował panu Wojewodzie, bo w tym roku przy takiej sytuacji zagrożenia, jeżeli chodzi o zagrożenie powodziowe, bo znowu mieliśmy taką sytuację na początku tego roku, zauważyłem naprawdę dużo lepszą współpracę na linii samorząd-rząd przy działaniach prewencyjnych, przy monitoringu, przy Takiej współpracy dotyczącej no, sprawdzania i oceny tej sytuacji na wiśle. To też pokazało, że możemy jeszcze lepiej współdziałać, dlatego między innymi o tym rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o kwestii uchodźców, bo to też ważne, aby podkreślić, że jeszcze na terenie województwa mazowieckiego w wielu powiatach jest dużo osób, które uciekały przed tym tragizmem wojny z Ukrainy i nadal u nas mieszkają. Na przykład w Powiecie Płockim jest to ponad 100 osób. I dzięki takiej współpracy między sferą rządową a samorządową, właśnie możemy finansować i zapewnić dach nad głową dla tych osób. Rozmawialiśmy też właśnie o, i to myślę, że to był ten aspekt taki dla nas najważniejszy, właśnie tej przyszłości, jak budować dobrą współpracę i to, abyśmy mogli społeczności lokalne przygotować do zagrożenia wojennego u nas w kraju, bo to też no, musimy mieć to e, cały czas e, gdzieś, z tyłu, tak, gdzieś z tyłu głowy. W trące przy okazji tak. pana e, kolega Tomasz Kominek e, podczas kampanii wyborczej e, przedstawiał taki pomysł organizowania lekcji survivalu dla mieszkańców. Co pan jako starosta sądzi o tym pomyśle i czy jest w ogóle szansa na wprowadzenie takich Nazwijmy to lekcji, zajęć, kursów, właśnie na terenie powiatu Płockiego. Panie redaktorze, ja jestem absolutnie za i uważam, że jest to świetny pomysł. Natomiast poszedłbym nawet jeszcze dalej, bo myślę, że jest też potrzeba i duża przestrzeń do tego, abyśmy organizowali szkolenia z pierwszej pomocy. Bo takie szkolenia my też w ostatnich miesiącach zorganizowaliśmy i widzimy, że jest ogromne zapotrzebowanie, i tak naprawdę my, jako tacy przeciętni. Kowalscy, mamy problem z udzielaniem pierwszej pomocy. To, to trzeba też jasno powiedzieć. Nie mamy takiej elementarnej wiedzy, dlatego myślę, że tu też jest duża potrzeba. Jak również w kwestii tego survivalu, to też jest bardzo ciekawy pomysł, który warto wdrożyć. Natomiast też będziemy pracować i będziemy zgłaszać swoje uwagi, postulaty dotyczące tych działań rządowych w kontekście ustawy y, y, dotyczącej obronności i wprowadzenia tych aspektów y, dotyczących obrony ludności, bo myślę, że tu będzie duża rola samorządów i powiatów, aby zorganizować sieć schronów, aby zorganizować taką sieć powiadamiania pod kątem bezpieczeństwa y, właśnie lokalnego. Y, I to jest to, co nas czeka w najbliższej przyszłości. I z takimi wyzwaniami będziemy musieli się mierzyć jako samorząd i jako rząd i tylko dobra współpraca na pewno pozwoli nam na to, abyśmy odpowiednio się przygotowali do Niestety takiej ewentualności, która może gdzieś tam kiedyś nastąpić. Spotkał się Pan też niedawno z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, o czym rozmawialiście? No i to jest drugi taki ważny, można powiedzieć, temat, jeżeli chodzi o nasze samorządowe funkcjonowanie. To też jest sprawa, o której mówiliśmy, alarmowaliśmy od lat, czyli kwestie dotyczące finansów samorządowych. I te ostatnie lata, wiele decyzji, czy to podatkowych, czy takich prawnych powodowało to, że samorządy traciły, jeżeli chodzi o swoje dochody, i te tak jakby straty powodowały, że funkcjonowanie samorządu było coraz trudniejsze, mogliśmy mniej inwestować mniej działać, mniej realizować ważnych dla mieszkańców zadań. Dlatego po raz kolejny. Mieliśmy teraz okazję właśnie z przedstawicielem rządu porozmawiać o tych problemach samorządowych. Spotkaliśmy się w gronie samorządowców z całego kraju, bo było też liczne przedstawicielstwo samorządu zarówno miasta Sandomierza, jak i też powiatu sandomierskiego. Są na pewno pozytywne aspekty i takie pozytywne sygnały ze strony rządu, ze strony pana ministra, że trwają prace nad nową ustawą o finansach samorządowych, co nas bardzo cieszy, bo jest plan wprowadzenia takiego finansowania samorządów oddolnego czyli tak naprawdę, żeby forma finansowania zależała od ilości podatków wpłacanych przez mieszkańców, czyli żeby więcej tych pieniążków, które sami mieszkańcy wypracują, zostawały tu na poziomie samorządu gminnego, miejskiego, na poziomie samorządu powiatowego i w ramach tych środków, aby samorządy mogły się rozwijać. To tak jakby rozwija całą naszą ideę samorządności, bo dzięki temu no, dobrzy gospodarze, którzy planują ten rozwój, którzy zabiegają o to, aby nowe przedsiębiorstwa otwierały się na danym terenie, aby przyciągać nowych mieszkańców, to właśnie w ramach takich działań kreujemy to, że budżety gminne, powiatowe będą no, jeszcze bogatsze i dzięki temu będziemy mogli więcej infrastruktury wybudować. Jest to idea jak najbardziej słuszna. Też złożyliśmy kilka takich postulatów dotyczących tych najbardziej newralgicznych obszarów, m.in. oświaty i finansowania oświaty, ale też i wielu innych ważnych elementów samorządowych. I padła deklaracja ze strony pana ministra, że te prace już są zaawansowane pod kątem zmiany finansowania samorządów i tak jakby wsparcia samorządów w tej działalności lokalnej. I prawdopodobnie od przyszłego roku wejdą takie zmiany, jeżeli chodzi o strukturę finansów samorządowych, co pozwoli nam funkcjonować jeszcze w takim lepszym zakresie, i myślę, że jest to bardzo pozytywna wiadomość. Na pewno będziemy monitorować, będziemy zgłaszać swoje postulaty w najbliższym czasie, dalsze dotyczące właśnie tych zmian, które w mojej ocenie będą tylko pozytywne. Miejmy nadzieję, że faktycznie to dojdzie do skutku jak najszybciej, bo jednak to samorządy właśnie wiedzą, Najlepiej jak dysponować finansami, żeby ten teren się rozwijał? Pani Najlepiej. redaktor, ja jestem od zawsze takim zwolennikiem właśnie no, struktury funkcjonowania państwa, że jak najwięcej decyzji powinno być podejmowanych jak najbliżej mieszkańca, czyli im jest na niższym szczeblu podejmowanych, to one są lepsze, skuteczniejsze. Czy to jest na poziomie osiedla, sołectwa? Gminy, powiatu, bo to wtedy mieszkańcy mają jak największy udział w tych decyzjach i dzięki temu mogą skutecznie realizować i zapewniać realizację tych najważniejszych potrzeb. Dlatego, im więcej będzie tych środków na poziomie lokalnym, to one na pewno będą lepiej i skutecznie wydatkowane. Też jestem tego zdania. Bardzo dziękuję panu za wizytę w naszym studiu i za rozmowę. Panie redaktor, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Moim gościem był Sylwester Ziemkiewicz.